Voi, proszę Państwa. Wojtku, mówiłem Ci, że będzie taka okazja, taki moment, że będą oklaski i na oklaskach, jak ktoś będzie chciał, to może wyjść. Więc ja powiem jeszcze raz Wołyń, to będą oklaski, a ludzie, którzy chcą wyjść, bo mają ważne sprawy, mogą sobie swobodnie wychodzić, ale cieszę się, że Państwo zostaliście. Wojtek Smarzowski jest wśród nas, reżyser film. I teraz zawsze prowadzący ma ten problem, w jakiej kolejności kolejne osoby witać. Czy to jest według urody, talentu, IQ, wagi? No bo wagi, no to musiałbym od Macieja Roberta, autora książki, którą Państwo zobaczycie. Pokaż się, Robercie. Ale według urody to jest Michalina Ławacz. Michalino, dziękujemy za tę rolę. Nagroda Gdyni. I równie ważni, Adrian Zaręba. Dobry wieczór. Wśród nas producenci filmu Dariusz Pietrykowski. Dobry wieczór. Dziękujemy, że nam przyjął zaproszenie. Felix Pastusiak. Dobry wieczór. I jest wspaniały prowadzący Daniel Przastek, doktor Ciekan. Wszystkie ma ważne tytuły. Instytut Nauk Politycznych, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Poprawię mnie. Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Warszawski. Tak. Ale też historyk, nie dość, że doktor, to historyk i znawca filmu i teatru. Proszę Państwa, gdyby ktoś miał taką potrzebę zadawania pytań, to proszę wyrywać na mikrofony, proszę się rzucać, proszę śmiało pytać i już. Mogę zacząć od niespodzianki? Wojtek? Mam dla Ciebie. Film o Wołyniu. To jest świeżynka. Wołyń, historia pewnego filmu. Prosto z drukarni. Tak to wygląda. Nie widziałem. Powiedz, że widzisz ją pierwszy raz. Czy wydawca mnie oszukał? Ale w ręku... To jest prezent od nas. Proszę bardzo, proszę sobie wziąć do domu, proszę przejrzeć i zaczniemy może od książki paradoksalnie. Robercie, ty jesteś wydawcą tej książki. Tam sobie naciśnij, proszę, przycisk. Pomagajcie sobie. Jest. Dobra. Chciałem sprostować, nie jestem wydawcą, wydawcą jest filmik. Autorem książki. Tak, wydawcą jest filmik, czyli producent. Książka została zrobiona na zlecenie producenta. Książka oczywiście dotyczy filmu, ale nie tylko, bo w trakcie robienia tej książki nagle okazało się, że jest strasznie dużo ważnych tematów, które trzeba poruszyć wcześniejszych. Zresztą Państwo widzieli film. Niezwykle skomplikowana historia i złożona. Więc książka składa się z dwóch części, takiej historycznej, wprowadzającej na kresy, nie tylko w okresie 1943 roku, ale sięga aż do Jana Kazimierza i opowiada, skąd się Polacy tam wzięli i jakie mieli problemy. A to były zawsze dramaty i jakby nasza opowieść tu wewnętrzna, tutaj w kraju, w okresach, jest troszkę taka mityczna i sienkiewiczowska. Rzeczywistość była naprawdę okropna i zupełnie inna. A Anna Strońska kiedyś napisała, że właściwie nigdy Ukraińcy i Polacy nie żyli w zgodzie tam na tych terenach i to jest prawda. A proszę sobie wyobrazić, że jak zjawiali się tam Polacy i budowali swoje dworki, to one nie wyglądały tak, jak widzimy na obrazkach, tylko były zawsze to warownie. Czyli zawsze było tam niebezpieczeństwo i dochodziło do krwawych historii między jednymi i drugimi. Dodatkowo tam przez był tygiel.
To nie tylko Rusini, bo Ukraińców wtedy nie było, i Polacy, ale Żydzi, Czesi, Niemcy. To jakaś nieprawdopodobna ilość ludzi. To jest kompendium wiedzy o Wołyniu. To jest problem, dlatego że książka jest albumem przede wszystkim. To nie jest książka stricte historyczna. Natomiast oczywiście porusza wszystkie te problemy, przynajmniej no, tak miarkuje, żeby pokazać, co się działo. Ale przede wszystkim są zdjęcia. Niesamowite zdjęcia, do których udało mi się dotrzeć. Zarówno Rusinów, jak i, jak mówię, Ukraina pojawiła się, nazwa Ukraina, Ukraińców, koniec XIX wieku. Wcześniej to była albo Małorosja, zresztą bardzo brzydko nazywana przez samych Rosjan. Także chyba wartością poza taką ogólną bardzo wiedzą to przede wszystkim zdjęcie. No a druga część dotyczy oczywiście samego filmu. Jest mnóstwo werków i fotosów z filmu z fragmentami scenariusza i tu jest wielka zasługa fotografa Krzysztofa Wiktora. No i samego Wojtka, który przecież zrobił film, dzięki temu mogą zrobić książkę. Czyli książka może być prelekcją lub postlekcją do filmu Wojtka Smarzowskiego. Jak chcesz to nazwać, tak. Państwo widzicie przedsmak tej książki tutaj z tyłu. Bardzo się cieszę i dziękuję Robercie, że przygotowałeś taką prezentację. To jest dosłownie ułamek, ale ułamek taki, który pokazuje pięknie wydaną książkę. Ty zawsze wydajesz wspaniałe książki i cieszę się, bo naprawdę jeszcze godzinę temu była w drukarni i zdążyliście z tą książką, więc Państwo możecie się pocieszyć. Jest tylko 250 egzemplarzy, to przepraszam, że tak zdradzę. Więc kto pierwszy, ten lepszy. Jeszcze wrócimy do książki. Pozwolisz, Robert? Rzeczywiście, że ci pozwolę. 4 lata, Wojtek, ciężkiej pracy. To była ciężka praca nad sobą, nad scenariuszem, nad aktorami, nad tematem. Nie boisz się tego przymiotnika ciężko. Wiesz co, jak robiłem te akuracje, to też ciężko pracowałem, tylko krócej. Tu nie chodzi o pracę, tylko ciężko nad tematem, którego się podjąłeś nie przypadkiem. No tak, ten film rzeczywiście jest najtrudniejszy w tej chwili, żeby poziom trudności ma kilka tych jakby etapów, prawda? Wiadomo, że ten scenariusz konsultowałem wielokrotnie i często, tak samo jak później wersję montażową. To już było łatwiej, dlatego że no, film powstał na bazie scenariuszy, tak? To była trudność kolejna, no to jest to, co się wydarzyło przez te 4 lata, że Majdan i że świat skręcił w prawą stronę. A ten temat jeszcze wcześniej, 4 lata temu też nie był taki popularny, więc nie było łatwo zdobyć nam środki na realizację tego filmu. Poza tym sama praca była bardzo ciężka, dlatego że mieliśmy 4 okresy zdjęcia zaplanowane, no, ale ponieważ mieliśmy zawirowania finansowe, musieliśmy mieć 5. Okres zdjęcia, żeby skończyć zdjęcia. Korzystając z okazji, chciałem podziękować wszystkim z Państwa, którzy wsparli naszą fundację filmu Wołyń. Dzięki temu mogliśmy dzisiaj Wam pokazać film. Bardzo dziękuję. To było bardzo budujące i też jest to dla mnie ważne, że tyle osób, jakby, no to była ściana ludzi, która stała już za nami, a my byliśmy bardzo zaawansowani w tych zdjęciach i bałem się, że nie uda się ich dokończyć. Także to jeszcze raz dzięki. Na ile poprzednie filmy pomagały ci w stworzeniu tego dzieła? To użyjmy sformułowania dzieło. Myślę, że w mojej pracy ważny jest płodozmian. Czyli jest tak, że opowiadam swoje historie i następną próbuję zrobić inną, po to, żeby zachować świeże spojrzenie, żeby wyzerować głowę. A myślę, że nie zrobię róży. Zrobiłbym Wołynia. To wynikało z dwóch rzeczy. Po pierwsze, no, naprawdę obiecałem sobie, że w życiu nie będę robił w Polsce filmu historycznego, bo nas na tym nie stać. Kiedy robiłem Róże, ale później miałem kilka takich bardzo emocjonalnych odbiorów po projekcji Róży i w Polsce, i za granicą. I to zapaliło nauka, że może jednak trzeba odczekać i spróbować zrobić ten kolejny film historyczny. I od razu wpadły mi w ręce relacje o Carach z Pogromy Polaków i tak się zaczęła praca. Było nawet w 2011, tak mi się wydaje. Ja chciałem być wyrazicielem chyba wszystkich tutaj na tej sali i podziękować panu za ten film,
dlatego że oczywiście każda historia jest interpretacją historii, bo mamy różne narracje i historia o taką jest materią, że są to różne narracje i tutaj pan powiedział, że to jest 4 lata, ciężko było. Temat był niebunośny, dzisiaj jest coraz bardziej nośny. W zeszłym roku była premiera Swarki w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, która też jest próbą interpretacji tego, co wydarzyło się na Wołyniu. Prawda, inaczej trochę balansuje, jeżeli chodzi o kwestie kontekstów owego wydarzenia. Wypośrodkowuje zupełnie trochę inaczej ciężar tych historii ukazuje. Ale w tym pana filmie rzeczywiście jakby widać tą myśl, którą sam pan powiedział, że wywodzi się z róży. Bez róży nie byłoby tak naprawdę według mojego odczucia Wołynia. I chcę pan zapytać, robi pan bardzo męskie kino, ja sam zakrywałem oczy, drugi raz widziałem film dzisiaj podczas niektórych scen, a główną bohaterką jest kobieta. Jak to się dzieje, że kobieta niesie na sobie ten bagaż i moc tego przekazu? Ja jeszcze oglądając ten film za pierwszym razem na premierze w poniedziałek, miałem takie poczucie, że dużo porównań do filmu radzieckiego i Ci patrz, Białoruś, opowiadający historię też lat wojny i właśnie ta niesamowite wbijające w fotel historia tam dziecka, tutaj kobiety również otoczonej dziećmi. Jak to się dzieje, że ta umiejętność właśnie niesienia historii przez kobietę, pokazania kobiety, ukazania w takiej traumatycznej sytuacji i robić męskie kino, jak to się dzieje? Jak to się robi? Zaraz jak zacząłem myśleć na poważnie o nakręceniu tego filmu, na filmie scenariusza, to powiedziałem dwie rzeczy. Pierwsza jest taka techniczna troszkę, że muszę zacząć reżyserem, dlatego że to jest bardzo dobry ruch, żeby ekspozycyjny po prostu mogę przedstawić wszystkich bohaterów. A drugą rzecz, którą wiedziałem, to jest to, że bohaterką musi być kobieta, bo musiałem, opowiadając o takich okrutnych wydarzeniach, na drugiej szali postawić ten wątek miłosny, historię miłosną. Więc to było dla mnie oczywiste. Jeżeli chodzi o odniesienia do Dzieci Patrz, ja ten film bardzo lubię. Tam jest cytat jeden, kiedy Zosia z chłopcem biegnie po scenie ze studniami, zatrzymuje się. Ale jakbym tak miał szukać analogii, to chyba jednak z Łowcą Jeleni przez to wesele, a także w scenariuszu miałem zapisane polowanie. Tylko to polowanie nie było na jelenia, tylko na wilka i za pomocą świni podwieszonej pod drzewem. No, paru scen nie udało się nakręcić, ale też może one nie są potrzebne. I to jest proces. Trzeba oddać chwałę Piotrkowi Sobocińskiemu za zdjęcie, które dostał nagrodę w Gdyni. Fantastycznie nagrany, sfilmowany film pod względem zdjęć. Natomiast i Michalinę, i ciebie, Wojtku, pytam o ten rodzaj filmowania z zapleców. Trochę Vincent, to też niestety muszę to do tego porównać, jeśli nie wiem, czy trafiam, czy nie, ale miałem takie wrażenie, że trochę nas wrzucasz w taką opowieść, gdzie my kroczymy za bohaterem i używałem wobec wielu znajomych, że to jest opowieść o kobiecie, która katula się od mężczyzny do mężczyzny, od chałupy do chałupy, od wsi do wsi i my się z nią katulamy. Technicznie bym miał tak się odnaleźć przy tej kamerze blisko aktora, którego bym szukał w filmach z lat 70. amerykańskiego, ale ja już taki zabieg zrobiłem z innym operatorem przy podmocnym aniołem, gdzie kamera była bardzo blisko Roberta Wińskiewicza, bohatera. Tak? Jeżeli chodzi o opowiadanie o wojnie, to nigdy nie myślałem o tym, żeby opowiadać przy tych, którzy walczą, którzy zabijają. Zawsze bliżej mi było do tych, którzy próbują po prostu żyć. I to też było dla mnie ważne. W ogóle jest dla mnie ważne przy każdym filmie, żeby być blisko bohatera. Michalina. Jak to jest grać z kamerą uwięzioną na plecach niemalże? Bo tak często mieliśmy wrażenie, że jesteśmy trochę przyczepieni do twoich pleców i czujemy, ty czujesz nasz oddech, a my czujemy twój. Ja musiałam tę kamerę na pewno polubić, żeby się do niej przyzwyczaić. Proszę państwa, to jest debiut. Ja myślę, że Michalina nie wie, jak jest.
skrać, kamera stoi 15 metrów od aktora. Ale już wiesz, jak jest z tyłu. No tak, trochę już wiem, mimo wszystko 79 dni zdjęciowych, ale no jest to mój pierwszy film i wszystko, co zagrałam, zagrałam tam po raz pierwszy, więc każda scena była dla mnie ogromnym wyzwaniem. Z tyłu kamera, z przodu dziecko. Tak. Właśnie się rzeczywiście wszystkiego uczyłaś. Jak to jest uczyć się od Wojtka Smarzowskiego? Wyśmienicie. Jak z tą kamerą, która stoi 15 metrów od aktora. Asekuracyjni jesteście. Mów prawdę. No, zostanie to w Warszawie. Wojtek świetnie prowadzi aktora. I... Nie kamerę. Kamerę. Nieprawda. Musisz jakąś sensację nam powiedzieć, że było źle, że coś się zabawiło. Musiałabym skłamać. Może Adrian jest bardziej wylewny też pracy z Wojtkiem. Nie chcemy sensacji. My po prostu chcemy, żeby się krew polała przy tej opowieści. Mam nadzieję, że prawda nie okaże się nudna, bo tak jest w istocie, że Wojtek świetnie prowadzi aktora. Wojtek buduje taką atmosferę, w której aktor jest mu w stanie zaufać, w której aktor dokładnie wie, co robi, a jednocześnie wie, co ma zrobić, a jednocześnie ma takie poczucie, że dużo mu wolno. W której aktor czuje się współtwórcą tego, co powstaje. A to bezpieczeństwo to jest chyba najważniejsze, nie? Tak. Słuchajcie, duże bezpieczeństwo. To się jeszcze przekłada na to, że potem aktorzy wybaczają i że niektóre sceny, które kosztowały ich bardzo dużo emocji, zostają w montażowi. Ja nie bez kosztu pytam o współpracę z Wojtkiem, bo właściwie pracujecie nad bardzo trudnym tematem, nad bardzo trudną materią, pracujecie bardzo długo, pracujecie dłużej niż przewidywaliście. Ten scenariusz jest trudny. Która ze scen była najtrudniejsza dla was? Czy to właściwie tutaj trochę Daniel podpytuje, bo my się bardzo interesujemy scenami z dziećmi. Jak to jest prowadzić dzieci? Jak prowadzić dzieci, kiedy dziecku wytłumaczyć na przykład sekwencję chłopca, który gra Mośka. To weźmy za to odpowiedzialność. Dla mnie to było niesamowite, jak to z dzieckiem pracować na planie, abstrahując od tego oczywiście z dorosłymi, jak zbudować konteksty, jak zbudować nastrój, klimat tamtego czasu, który jest tak naprawdę dla większości z nas mało znany. Bo sam pan powiedział, że temat był całkowicie tak naprawdę wytarty. Ten pierwszy cytat, który pojawił się na początku, dla mnie jest zjawiskową wskazówką, że zabito dwa razy Wołyń. Pierwszy raz, co się wydarzyło w 1943 roku, a tak naprawdę wcześniej rozpoczęło się, a drugi raz to właśnie ta niepamięć. Jak zbudować tą pamięć, jak się budowało pamięć? Dla mnie zjawiskiem właśnie są dzieci w tym filmie. Bo recenzja pojawia się oczywiście widzenie oczami kobiety, ale ten cały wątek dzieci, ich obecność dla mnie jest wielką wartością tego filmu. Ja od początku wiedziałem, że dla mnie najtrudniejsze będzie, jak przeprowadzić dzieci przez zło. I teraz nie ma jednej odpowiedzi, dlatego że my tych dzieci mieliśmy, no, 15 chyba. One były w różnym wieku. Każdy z nich ma inną wrażliwość, więc do każdego trzeba było podejść indywidualnie. Za którymi dorosłymi oczywiście łatwo się umówić, wiemy, po co spotykamy się na planie i dlaczego robimy to, co robimy. Z dziećmi jest inaczej. Więc nie ma takiej jednej odpowiedzi. Natomiast wydaje mi się, że nam się to wspólnymi siłami udało. I tu chciałem powiedzieć a propos wspólnych sił, że efekt, który Państwo teraz, ten film, który Państwo teraz zobaczyli, na ten film złożyła się praca bardzo wielu ludzi. I to nie tylko takich pionów stricte filmowych właśnie. Jak w przypadku dzieci mieliśmy po prostu opiekę, której normalnie się nie używa przy filmie. Ale ja na pewno najtrudniejszą sceną była scena na bagnet. Tak, rzeczywiście była bardzo trudna. Jak mieli Państwo możliwość zaobserwować. A mówiąc poważnie, bo to jest właśnie ta scena, która nie weszła do filmu. Także ona rzeczywiście była trudna. Kręciliśmy ją w nocy, było bardzo zimno. Wszyscy byliśmy wyczerpani po całym dniu. No to tyle. A na DVD właśnie pojawi się podobno na DVD. W Making Offie. Michalina, scena najtrudniejsza dla ciebie? Mi się w ogóle dzisiaj przypomniało, że jak kręciliśmy rzeź, to trwało to 3-4 dni, tak? Sama rzeź. I właśnie sobie przypomniałam, że paliliśmy chaty i że one paliły się szybko i że mieliśmy naprawdę mało czasu, żeby nakręcić te sceny, na przykład ucieczki z osi z miejsca na miejsce, kiedy
obserwuję te wszystkie straszne rzeczy jeszcze z małym dzieckiem w nocy, kiedy było naprawdę trudno, a emocje sięgały zenitu. Bo może zapytamy producentów, bo zdjęcia były kręcone. Słucham? Bagnety to za chwilę, ale chodzi o kwestię kręcenia, bo były kręcone zdjęcia wsi, to Muzeum Wsi Lubelskiej, tak? Z Kansen. Kilkunastu. Z kilkunastu, ale generalnie i tam by było postawione kilka chat, które spłonęło, tak? Jak to było? Do dzisiaj nie mogą się doliczyć. Dobrze. Wszystko jest policzalne, to znaczy chciałem tylko Państwu opowiedzieć, że nasza filmowa wieś, w której toczy się akcja filmu, tak naprawdę była, no, zajmowała spory kawałek południowo-wschodniej części Polski. Rzeczywiście główna dekoracja stanęła na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej, czyli skansenu, który jest praktycznie na terenie Lublina. I tam to, co widzieliście Państwo na ekranie, wokół jeziorka stanęły, były zarówno chaty, które są eksponatami muzeum, jak i zbudowanych chyba 6 dachów, poprawnie 8. 8 budynków, niektóre bardzo kompletne, to znaczy właściwie gospodarstwo skibów, zarówno chałupa, jak i stodoła, jak i stajnia, obora. A niektóre były bardziej właśnie fasadowe, znaczy niektóre bardzo fasadowe, a niektóre mniej. Chałupa Hawryluka była tak mniej więcej pół na pół, to znaczy wyglądała z zewnątrz zupełnie jak kompletny budynek z 360 stopni, a w środku była dosyć pusta. Także filmowa żona Hawryluka, jak zajrzała do środka i zobaczyła, jak pusto jest w tej chacie, powiedziała: no teraz rozumiem, że wyszłam za biednego człowieka. A reszta wsi była w Kolbuszowej, czyli znowuż w muzeum skansenie położonym blisko Rzeszowa. I właściwie prawie to dopełnia naszych miejsc. Tam jeszcze był obok Kolbuszowej kościół, w którym wydarzył się ślub Heni. Ja mogę jeszcze powiedzieć, że myśmy zaczęli te dekoracje na terenie skansenu wsi lubelskiej budować od czerwca. We wrześniu żeśmy zaczęli zdjęcia, 19 września 2014 roku. No a skończyliśmy, czyli spłonęło to wszystko mniej więcej pod koniec lipca 2015 roku. W związku z tym cała dekoracja w gotowości do zdjęć była utrzymywana przez rok, albo nawet i trochę więcej. Cały z ciekawostek, ostatnia scena, na przykład most, była kręcona nie w południowej Polsce, a w okolicach Wizny. Tam się udało taki plener wspaniały chyba znaleźć. Ja mam sporo pytań, ale gdyby ktoś z Państwa chciał, to proszę bardzo, śmiało zadać artystom, twórcom. Proszę bardzo, śmiało, głośno. Można podejść, można. Dziękuję bardzo. Ja nie mogłem być na premierze na festiwalu w Gdyni, czego bardzo żałuję. To jest taka moja luźna uwaga. Aczkolwiek na bieżąco sobie odświeżałem różne portale internetowe i przeczytałem najpierw recenzję pana Sobolewskiego na Wyborczej, bardzo pozytywną. Natomiast za chwilę, gdyż lubię zasięgać opinii w różnych źródłach, recenzję pana Warzechy w Polityce, również bardzo pozytywną. I uważam, że to jest wielka siła tego filmu, że pomimo tego, że dzisiaj historia jest instrumentem walki politycznej, nie mówię tutaj o Polsce, mówię w ogóle o świecie, on zręcznie ucieka od tego. Ja mam pytanie bardziej warsztatowe, ponieważ jestem fanem kina i zawsze zastanawiało mnie to, jak pan konstruuje historię. To znaczy, jak bardzo to, co było scenariuszem, co było po prostu zapisanymi kartkami papieru, różni się lub jest zbliżone do tego, co dzisiaj zobaczyliśmy, jak wiele z konstrukcji tej historii zostało, jest dziełem montażysty i powstało właśnie w montażowni. Jak bardzo to się od siebie różni? Myślę, że historia powstania tego filmu była taka sama jak
wszystkich innych poprzednich filmów. Natomiast ponieważ wiedziałem, że główną bohaterką, która przeprowadzi nas przez tę historię, musi być dziewczyna, a chciałem o niej opowiedzieć szerzej, więc wiedziałem, że będę miał opowieść dygresyjną. I tam są, to w scenariuszu już oczywiście było zapisane. Pierwsza dygresja to jest, odchodzimy od bohaterki, kiedy podążamy za Maciejem Skibą i widzimy, co się dzieje we wrześniu 1939 roku, a później historia z Krzemienieckim i idziemy za Andrzejem Wilkiem, którego gra Adrian. A w środku mamy taką krótką sekwencję w piwnicy Haweluka z Żydami. Taką konstrukcję sobie tam wymyśliłem i już przeprowadzono. Zawsze pracujemy z Pawłem Laskowskim, z montażystą, na jednej wersji. To nie jest tak, że mamy kilka wersji. Mamy jedną wersję, która na początku złożona scena po scenie jest zawsze za długa. To jest, zawsze tak jest przy każdym filmie. Natomiast nasza praca polega na tym, że my tę opowieść zbieramy, sprawdzamy. Robimy ją bardziej intensywną. Próbujemy cały czas być jak najbliżej aktorów. Więc tak wyglądała ta praca w montażu. A jeżeli chodzi o rzeczywiście niewątpliwym sukcesem tego festiwalu, to nie jest to, że ten film na razie stał się mostem między Polakami a Polakami. To jest duże osiągnięcie. Nie zakładałem tego w ogóle, bo jeżeli chciałem wyważyć jakiekolwiek racje, no to raczej racje polskie i ukraińskie. A w ogóle nie myślałem o tym, jak zachowa się prawa czy lewa strona polityczna. Tutaj się udało, że wszyscy się jakoś utożsamiają.